Cześć, nazywam się Magda Pieczonka, jestem makijażystką. Bardzo często pytałyście mnie o makijaż kocie oko, który wykonałam wcześniej na moim kanale. Chciałyście, abym wykorzystała do tego kosmetyki dostępne w drogerii w każdym mieście, dostępne dla każdej z Was. Dlatego wraz z L'Oréal Paris wykonam taki makijaż w sposób prostszy, ale równie efektowny. Zapraszam do oglądania. Cześć, Jodi. Cześć. Wiesz, co dzisiaj zrobimy? Wiem. Co? Kocie oko. Dokładnie. Pokażemy dziewczynom prostszą wersję, mniej skomplikowaną, gdzie przydymimy dół, ale zrobimy bardzo ładną kreskę z góry. Zaczynamy od nałożenia rozświetlacza, który spowoduje, że będziemy wyglądały bardzo świeżo. Rozświetlacz, nałożę Ci go na całą twarz. Dzięki temu, że nakładam Ci rozświetlacz na całą twarz, będziesz wyglądała na wypoczętą. Przy okazji możemy sobie rozświetlić dekolt, dzięki czemu wszystko będzie współgrało ze sobą. Nałożę fluid na całą twarz, omijając okolice oczu, ponieważ tam nałożymy korektor. Dzięki temu, że fluid zawiera olejki, wygląda bardzo świeżo, nie tworzy efektu maski, nie wygląda ciężko. I przy okazji bardzo dobrze się sprowadza. Teraz przechodzimy do nałożenia korektora, o którym wcześniej wspomniałam. Nałożę go pod oko oraz na górną powiekę. Teraz korektor. Nałożę jaśniejszy odcień, aby cała ta strefa była jaśniejsza. Wklepię palcem, ponieważ opuszki palców wydzielają ciepło, dzięki czemu ładnie się ułoży na skórze. Zamknię oko i również na górną powiekę. Teraz przypudruję całą twarz, oprócz oczu, ponieważ przechodzę do modelowania twarzy. Teraz wymodeluję twarz. Dzięki temu, że przypudrowałam i jest sucha, łatwiej będzie użyć bronzera w kamieniu, ponieważ nie będzie skóra tłusta i nie zrobimy plam. Mam dwa pędzelki. Ten do bardziej precyzyjnego modelowania, ten do bardziej ogólnego. W razie odolujemy kości policzkowe, ponieważ to chce każdy. Delikatnie skroń. Sobie od razu przeciągam. Musimy pamiętać, aby dobrze rozprowadzić i nie zrobić plam. W przypadku wysokiego czoła możemy również zrobić kontur przy samej linii włosów, dzięki czemu optycznie obniżymy czoło. Delikatnie wyszczuplimy nosek. Do tego użyję właśnie mniejszego pędzelka, o którym wcześniej wspominałam. Wzdłuż nosa bronzerem, to znaczy delikatną, rozblendowaną linię z jednej i z drugiej strony. Wzdłuż. Ale warto też również zaznaczyć końcówkę. To produkt dwa w jednym, dlatego że jest bronzer, jest również rozświetlacz, który właśnie teraz użyję na te strategiczne miejsca, czyli odwróćcie boczkiem, grzbiet kości policzkowej. Miejsca, o których teraz mówię, są to miejsca, które mogą się świecić, natomiast reszta musi być zmatowiona. Druga strona. I grzbiet noska. Róż, który odświeży naszą buzię. Wciągam policzki i robimy taką rybkę. Wspaniale, mam łatwiej aplikację. Nakładamy na tą najbardziej wystającą część kości policzkowej, dzięki czemu będzie to wyglądało naprawdę dobrze, naturalnie. Nie jak wypieki, ani matrioszka. Mm.
Pamiętajmy, aby zrobiłeś to z bronzerem, który wcześniej nałożyłyśmy. Teraz delikatnie ujarzmy twoje brwi. Tak, zrobię to żelem, dzięki czemu nie będą one opadały. Czy to jest taki kolor brązowy? Tak, ma ciemnobrązowy kolor. Więc przy okazji podkreślimy kolor. To jest fajna alternatywa, bo nie trzeba malować, jak ma się czasu. Oczywiście, i przy okazji jest to dużo prostsze. Teraz czas na oko. Najpierw zrobię czarną kreskę na linii wodnej od początku do końca, patrz w górę. Ja zaczynam tak niestandardowo, zaczynam od dołu makijaż. Ale zaraz wam powiem dlaczego. Edytka ma bardzo duże oczy, dlatego taka kreska absolutnie jej nie szkodzi. Natomiast osoby, które mają mniejsze oczy, nigdy nie zostawiamy tak kreski, ponieważ to pomniejsza. Ja ją zaraz rozetrę razem z cieniem przy pomocy pacynki, dzięki czemu optycznie znowu powiększymy. Mam brązowy cień i mam dwie pacynki. Jedną do nakładania, drugą do rozcierania, która nam bardzo ułatwi aplikację cienia oraz blendowanie. I zaczynamy. Mówiłam wcześniej, że powiem dlaczego zaczynam od dołu. Mianowicie dlatego, że od razu wyznaczam sobie granicę, do której mogę zejść z górą. Jest to dla mnie ułatwienie. Zarówno z kreską, jak i z cieniami. Teraz sobie rozblenduję. Czyli zatracam granicę między cieniami a skórą, dzięki czemu są gładsze przejścia. Teraz złotym cieniem delikatnie podkreślę twoje spojrzenie, nadam blasku i odświeżę, otwórz. Nałożę go w kąciku wewnętrznym oka. I tu bardzo dobra rada dla osób, które mają blisko osadzone oczy. To zawsze je delikatnie rozstawię optycznie. Więc jest to bardzo fajny zabieg. My chcemy odświeżyć. I zaczynamy drugie oko. Następny etap to kreska na górnej powiece. Tutaj musimy się wykazać już precyzją. Dzięki temu, że taki pędzelek jest cieniutki, myślę, że nie będzie z tym problemu. Zamknij oko. Maluję wzdłuż powieki regularną linię. Na razie zrobię ją dość cienką, ewentualnie po grubie. Teraz bardzo ważna rzecz. Ja zrobiłam już kreskę wzdłuż cały linii rzęs, otwórz oko. I teraz musimy wyciągnąć końcówkę. Bardzo często robimy błąd, że robimy to na zamkniętym oku, ponieważ wtedy nam ona spada w dół. Ja poproszę ciebie, żebyś patrzyła na mnie. Wyciągam ją ku górze. Można z taką granicę obrać koniec brwi. Delikatnie kieruję się ku górze. Teraz widać mniej więcej zarys. Ale to nie wystarczy, bo nie chodzi o to, żeby to była taka sama kreska. Musimy to połączyć z linią górną, czyli zrobić taki trójkącik i połączyć zarówno linię wzdłuż rzęs, jak i tą, którą uniosłyśmy ku górze. Teraz zrobię taki śmieszny zabieg. Róż, który użyłam wcześniej na kości policzkowe, nałożę na górną powiekę. Przechodzimy do tuszowania rzęs. Ja to zrobię przy pomocy takiej oto szczoteczki. Bardzo dużo dziewczyn się jej boi, ale ja twierdzę, że naprawdę jest świetna, bo oprócz tego, że ładnie nam podkręci i pogrubi rzęsy, bardzo ładnie nam je również rozczeszy. Ale on pięknie pachnie. Tak, to dzięki temu, że w składzie ma olej garganowy, który również bardzo ładnie nabłyszcza rzęsy. Dzięki czemu będziesz miała powalające spojrzenie. Nie możemy zapomnieć również o rzęsach dolnych, dlatego tuszujemy w dół. Ostatnia rzecz, którą musimy zrobić, to umalować usta. Dlatego tutaj już użyjemy dość delikatnego odcienia szminki w naturalnym kolorze.
delikatnie nabłyszczymy i nawilżymy usta. I tak naprawdę to będzie koniec naszego zmysłowego makijażu. To już koniec tego tutorialu. Mam nadzieję, że makijaż przypadł Wam do gustu. Listę kosmetyków znajdziecie w opisie, a jeśli coś było niejasne, macie jakieś wątpliwości, pytania, piszcie w komentarzach.